Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o charakterystyce przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa i będzie to fragment z mojej pracy magisterskiej z psychologii, w związku z czym zahaczymy również o aspekty psychologiczne, czy też jakkolwiek szeroko rozumianą psychosomatykę, natomiast wszystko w oparciu o publikacje naukowe, które oczywiście będą zawarte w opisie. Ból dolnej części pleców jest główną przyczyną ograniczenia aktywności i nieobecności w pracy, co powoduje ogromne obciążenie ekonomiczne dla jednostki, rodziny czy całej społeczności. Jeszcze 10 lat temu był on w dużej mierze uważany za problem ograniczony do krajów zachodnich, jednak od tego czasu rośnie ilość badań, które wykazały, że ból krzyża jest również poważnym problemem w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów. Badania, które sprawdzały częstość występowania przewlekłego bólu pleców wśród populacji w przeciągu jednego roku, pokazały, że w przedziale wiekowym od 30 do 60 w Danii zapadalność, powiedzmy, na chroniczny ból pleców wynosi 6%, w Wielkiej Brytanii 15,6% dla przedziału wiekowego od 18 do 75 lat, natomiast w Kanadzie 7,5% dla przedziału wiekowego od 21 do 34 roku życia. Jest to istotne, ponieważ w tym przypadku nie mówimy o ostrym epizodzie, który trwa, no nie wiem, od tygodnia do dwóch, czy nawet pół roku. To już może nie jest ostry epizod, ale chodzi o to, że ten epizod jakby jest skończonym epizodem. Natomiast mówimy o przewlekłym bólu, który trwa znacznie dłużej. Może trwać też całe życie. W związku z czym, jeżeli jest to na przykład 7,5% dla przedziału wiekowego od 21 do 34 roku życia, no to jest to całkiem spore obciążenie dla służby zdrowia. Badania sugerują, że ból dolnej części pleców może wynikać z uszkodzenia dowolnej z wielu struktur anatomicznych, w tym kości, krążków międzykręgowych, stawów, więzadeł, mięśni, struktur nerwowych i naczyń krwionośnych. W nielicznych przypadkach, od 5 do 15%, można przypisać bólowi krzyża specyficzną przyczynę, taką jak złamanie osteoporotyczne, nowotwór czy infekcja. Dla pozostałych 85-95% przypadków specyficzna przyczyna bólu krzyża jest niejasna. To znaczy, jakby konkludując, że bolą nas plecy, ale nie za bardzo wiemy skąd i jakby jest to w zdecydowanej większości przypadków udowodnione, że nie jesteśmy w stanie wskazać jednej precyzyjnej, konkretnej przyczyny. Wiek jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka bólu krzyża. Niektóre badania wykazały występowanie najwyższego ryzyka bólu krzyża w trzeciej dekadzie życia, gdzie ogólna częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem do wieku 60 lub 65 lat, a następnie stopniowo maleje. Co też jest takie łatwe dość do wytłumaczenia, ponieważ wtedy już przestajemy rosnąć i chyba w naszym życiu występuje najintensywniejszy okres, to znaczy praca, dzieci, no jakieś tam różne przeciążenia fizyczne i psychiczne. Zdajemy sobie sprawę, że już nie jesteśmy coraz młodsi i że trzeba trochę więcej czasu poświęcić na regenerację, więc mniej więcej w tym wieku dochodzi do największej liczby przeciążeń. Coraz więcej badań wskazuje jednak, że ból dolnego odcinka kręgosłupa pojawia się również często u nastolatków. Badania pokazują, że chroniczny ból pleców występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, a także, że kobiety częściej biorą urlop i korzystają z opieki zdrowotnej z powodu bólu krzyża. Kolejnym czynnikiem ryzyka, jak pokazują badania, okazuje się niski status społeczny i niski poziom edukacji. Osoby z niskim poziomem wykształcenia mają zdecydowanie więcej dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. Istnieje wiele czynników psychospołecznych związanych z bólem krzyża, takich jak stres, lęk, depresja i niektóre rodzaje zachowań bólowych. Jednak kierunek tych relacji jest często niejasny. Kierunek tych relacji, w sensie czy stres wpływa na ból, czy ból wpływa na stres, nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie określić. Z dużym prawdopodobieństwem działa to po prostu w dwie strony. Gwyneth Ross wraz z zespołem badała wpływ napięcia mięśni w odpowiedzi na bodziec bólowy wśród ludzi ze zdiagnozowanym przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa i okazało się, że im większy wskaźnik katastrofizacji, czyli lęku przed bólem wśród badanych, tym większe napięcie w mięśniach kręgosłupa w reakcji na bodziec bólowy. Świadczyć to może o tym, że myślimy na dany temat, bardzo czujemy w związku z tym lęk i może to modulować odpowiedź naszego ciała. Jest to ciekawe, ponieważ faktycznie możemy przyjąć zależność, że skoro bolą nas plecy,
to czujemy lęk w związku z tym, że zaraz nas bardziej zabolą, co generuje katastrofizację i co zwiększa napięcie w mięśniach kręgosłupa w reakcji na bodziec bólowy. Czyli taka jakby trochę samospełniająca się przepowiednia. No i to zostało też udowodnione naukowo. Kranier razem z zespołem badali wpływ terapii ACT albo ACT, jak zwał, tak zwał. Jest to jedna z odmian terapii trzeciej fali na bazie terapii poznawczo-behawioralnej na poprawę skuteczności rehabilitacji osób z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Wyniki wskazały znaczące zmiany we wszystkich aspektach w momencie zakończenia programu w porównaniu z przyjęciem. Analizy przeprowadzone wśród badanych wykazały, że katastrofizacja odczuwania bólu stanowiła znaczącą część efektu leczenia z powodu nasilenia bólu, interferencji bólu i obniżonego nastroju. Akceptacja bóla była mediatorem zmiany nastroju depresyjnego, co oznacza, że im większa była akceptacja tego bólu, tym teoretycznie mniejszy nastrój depresyjny, w sensie miała bezpośredni wpływ, podczas gdy sama ocena bólu była mediatorem efektów interferencji bólu. Interferencja bólu to jest nakładanie się na siebie bólu jakby z różnych obszarów. Rob Smith razem z zespołem, badając wpływ różnych rodzajów rehabilitacji na skuteczność powrotu do zdrowia, udowodnił, że zmiana w percepcji bólu, to znaczy w katastrofizacji, pośredniczyła w zmniejszeniu odczucia niepełnosprawności, głównych dolegliwości i intensywności bólu. Czyli innymi słowy, im mniejsza katastrofizacja, tym szybsze i łatwiejsze leczenie chronicznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa, niezależnie od przyjętej metody terapeutycznej. No i tu cały czas posługujemy się tym jakby rozumieniem słowa psychosomatyka, przynajmniej w moim rozumieniu i w naukowym rozumieniu. To znaczy pokazujemy zależności pomiędzy tym, co myślimy na temat bólu, a tym, jak to wpływa, to nasze myślenie, na dolegliwości, odczucia i na postępy w rehabilitacji. Dowody wskazują, że czynniki psychospołeczne są również istotnie związane z przejściem ostrego do przewlekłego bólu krzyża. Czynniki psychospołeczne w miejscu pracy okazały się ważnymi czynnikami ryzyka bólu krzyża. Ponadto udowodniono, że niezadowolenie, monotonne zadania, złe relacje w pracy, brak wsparcia społecznego w miejscu pracy, wymagania i stres były związane ze zwiększonym występowaniem bólu krzyża. Wykazano również, że niezadowolenie z pracy wiąże się z przejściem z ostrej w przewlekłą fazę bólu krzyża. No i z jednej strony to super, bo boli nas mniej, z drugiej strony to nie super, ponieważ faza przewlekła trwa zdecydowanie dłużej. Więc to już zależy, co kto lubi. Badając ludzi z chronicznym bólem pleców rezonansem magnetycznym, Kazuro Shimo wraz z zespołem zauważyli, że u osób, których bolą plecy, podczas oglądania sytuacji bólowej zaangażowanych było zdecydowanie więcej obszarów w mózgu niż u osób, których plecy nie bolały. Wyniki te pozwalają postawić tezę, że ludzie, którzy wcześniej, obecnie przeżyli bądź przeżywają ból w plecach, są zdecydowanie bardziej wrażliwi na obserwację potencjalnego bólu pleców. Próbując tłumaczyć te wyniki, można dojść do wniosku, że doszło do uwrażliwienia na ból, i to zarówno jakby fizycznie, jak i psychicznie, co oznacza, że każdy inny bodziec bólowy będzie odczuwany bardziej, ale też, że mózg przekształca swoje połączenia, co w przypadku przewlekłego bólu może dać trudno odwracalne konsekwencje. Tutaj znowu aspekt psychosomatyczny, tylko w ujęciu neuropsychologicznym. To by się też dobrze łączyło z badaniem, które wcześniej przedstawiałem, które pokazywało, że ludzie, których bolą plecy, jakby mocniej reagują napięciem mięśni na bodziec bólowy. Może to świadczyć właśnie o przekształceniu już różnych struktur w mózgu, może to też świadczyć o naszym psychicznym nastawieniu do bólu. Soren Gren wraz z zespołem w 2019 roku przeprowadził badania kohortowe dotyczące ludzkich przekonań związanych z chronicznym bólem dolnego odcinka kręgosłupa. To kolejny aspekt psychosomatyczny. Zbadano 866 osób z bólem utrzymującym się 3 miesiące oraz 260 osób z bólem utrzymującym się 12 miesięcy. Spośród ludzi, którzy doświadczali bólu 3 miesiące, najwięcej osób wskazało odpowiedzi. Ból pleców sprawia, że w życiu wszystko jest gorsze. Problemy z bólem pleców będą się pogarszać z biegiem lat. Problemy z plecami mogą się skończyć życiem na wózku inwalidzkim. To jest moje ulubione. Przy bólu pleców należy odpoczywać. Jeżeli ból pleców pojawi się choć raz, zawsze jest szansa, że pojawi się po raz kolejny. To ostatnie jest w ogóle niesamowite, ponieważ zobaczcie, jak to wpływa na dalsze jakby postępowania w życiu. Jaki to może generować lęk, jaki to może
jaką to może generować katastrofizację, czy kolejne słowo kinezjofobię, czyli lęk przed ruchem. No ponieważ nie daj Boże jakiś ruch spowoduje ból po raz kolejny i potem po raz kolejny i potem po raz kolejny. Ciekawe, przynajmniej dla mnie. Przy okazji bólu trwającego 12 miesięcy najwięcej osób wskazywało odpowiedzi. Problemy z bólem pleców będą się pogarszać z biegiem lat. Ból pleców sprawia, że wszystko w życiu jest gorsze. Lekarze nie potrafią nic zrobić z bólem pleców. Ból pleców może sprawić, że będę niezdolny do pracy. Jeśli ból pojawi się choć raz, zawsze jest możliwość, że pojawi się po raz kolejny. Oprócz tego zauważono, że przekonania o bólu nie różnią się znacznie pomiędzy ludźmi, którzy już się wyleczyli, a tymi, którzy cały czas odczuwają dolegliwości. Zauważono również silną korelację pomiędzy wartością negatywnych przekonań a stopniem niepełnosprawności. Czyli znowu, jak psychika wpływa na nasze postrzeganie naszego ciała i no, w tym wypadku sprawność bądź jej brak. Reakcje ludzi na ból przewlekły można podzielić na kilka części. Reakcja psychiczna. Są to zaburzenia, za które odpowiada układ limbiczny, to też modne ostatnio w kontekście psychosomatyki, do którego dociera duży strumień neuronów bólowych. Najczęstszą psychiczną reakcją na ból przewlekły jest depresja. Uważa się, że dotyczy ona 70% cierpiących z bólu osób, ale cechy depresji występują u jeszcze większego odsetka. Jednym z najczęstszych objawów depresji, który jest jednocześnie objawem osiowym maskowanej depresji, jest właśnie ból. Dlatego obecność depresji nasila jeszcze bardziej cierpienie spowodowane przewlekłym bólem. Czyli tu działa wszystko w jedną i w drugą stronę. W sensie znowu nie ma przyczynowo-skutkowej, jakby nie ma kauzacji, jest tylko połączenie jednego z drugim i nie za bardzo wiadomo, co bezpośrednio wpływa na co. Albo inaczej, co jest przyczyną czego. Co jednak ważne, odpowiednia reakcja psychiki może ograniczyć odczucia bólowe, natomiast takowa wymaga długotrwałego treningu. Skutkiem przewlekłego bólu jest m.in. zaburzenie czynności poznawczych. M.in. zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, które występuje u 80% badanych. Często również dochodzi do zaburzeń snu, problemów z zasypianiem i niemożność utrzymania ciągłego snu. Problemy z pamięcią można częściowo tłumaczyć depresją, lecz w większości przypadków depresja nie występowała. Czyli bezpośrednio, przynajmniej takie jest założenie, były one związane z bólem. Wielu chorych było również uzależnionych od leków, które nie przynosiły poprawy. Tutaj też jest ciekawe, bo wiemy, że człowiek się regeneruje jak śpi. W sensie układ nerwowy, układ mięśniowy, no wszystko. Natomiast przez przewlekły ból nie jesteśmy w stanie normalnie spać. W związku z czym nie jesteśmy w stanie się też normalnie regenerować. No i tutaj znowu takie negatywne koło się zamyka. W układzie ruchu możemy dostrzec zwiększone napięcie mięśniowe bądź określony odruch obronny. Jest kilka typów tego odruchu. Typ pierwszy to ucieczka przed działaniem bodźca, natomiast jest obecna tylko i wyłącznie w bólu ostrym. No to dość chyba logiczne. Typ drugi to wzmożone napięcie mięśni w miejscu bólu bądź w miejscu jego rzutowania. Typ trzeci natomiast to zewnętrzny wyraz cierpienia widoczny na twarzy. Może się objawiać zaciskiem szczęki, zaciskaniem rąk czy grymasem na twarzy. Wiele badań laboratoryjnych nad odczuwaniem bólu wykazało, że percepcja bodźców bólowych jest wyższa u zdrowych kobiet niż u zdrowych mężczyzn. W niedawnym badaniu bólowych bodźców termicznych kobiety zgłaszały niższy średni próg bólu, niższą tolerancję bólu i większą nieprzyjemność związaną z bólem. Oprócz ich funkcji w reprodukcji, hormony płciowe i ich receptory są szeroko rozpowszechnione w ośrodkowym układzie nerwowym i wpływają na wrażliwość na ból. Próg bólu jest podwyższony w późnej ciąży i po okresie dojrzewania, jednak kobiety są bardziej wrażliwe niż mężczyźni na wszystkie rodzaje bodźców generujących ból ostry. Przewlekłe stany bólowe częściej występują u kobiet niż u mężczyzn w okresie dojrzewania do okresu menopauzy. W analizie danych od 1016 osób dorosłych zapisanych do służby zdrowia w Seattle, Woncroft razem z zespołem stwierdzili, że częstość występowania więcej niż jednego z pięciu stanów bólowych był znacznie wyższy u kobiet w wieku od 18 do 24 roku życia niż u mężczyzn z tej samej grupy wiekowej. Różnica w płci zmniejszała się wraz z wiekiem, ale była utrzymywana do 65 roku życia. U osób, które miały badane trzy obszary dolegliwości bólowych, różnica między płciami niezależnie od wieku była większa. To jest kobiety odczuwały ból bardziej niż mężczyźni. Przewlekłe stany bólowe, które są częstsze u kobiet niż u mężczyzn, opiewają na migreny,
fibromialgię, zespół jelita drażliwego, ból skroniowo-żuchwowy, zaburzenia i ból związany z chorobą reumatyczną. Badania wskazują, że jedynie klastrowy ból głowy występuje częściej u mężczyzn. Tu bym wrzucił jakąś anegdotę, ale YouTube tego nie puści, więc dam sobie spokój. Ból w stawie skroniowo-żuchwowym wydaje się zależny od przyjmowanych z zewnątrz hormonów. Co ciekawe, mediatorami, czyli czynnikami, które wpływają na zmienność bólu, są czynniki społeczno-kulturowe, czyli wiek, pochodzenie etniczne, historia rodziny, płeć czy role społeczne, czynniki psychologiczne, takie jak lęk, depresja, czynniki poznawcze i behawioralne oraz czynniki biologiczne. To znaczy genetyka, hormony gonadowe, hamowanie bólu endogennego. To jest zresztą ze sobą wszystko połączone. Fizjologiczne wskaźniki ostrego bólu, takie jak rozszerzenie i zawężenie źrenicy w reakcji na bolesny bodziec, są większe u kobiet niż u mężczyzn, co sugeruje, że różnice w reakcji na ból nie są wyłącznie zdeterminowane społecznie. W niedawnym przeglądzie Roman wraz z zespołem zidentyfikowali trzy czynniki psychologiczne, specyficzne dla kobiet, które mogą tłumaczyć ich większą wrażliwość na ból. Jest to nadmierna czujność, i tu kobiety skupiają się bardziej na sytuacjach zagrażających niż mężczyźni, co może być oczywiście związane z rodzeniem dzieci, macierzyństwem itd. Większa kontrola organizmu, szczególnie po pierwszej miesiączce i po menopauzie, oraz częstsze występowanie lęku, depresji, chociaż te ostatnie są prawdopodobnie również biologicznie zależne. Jeżeli chodzi o przegląd badań naukowych, to mamy to wszystko ogarnięte. Jak widać, pojęcie psychosomatyki jest tutaj dosyć widoczne, to znaczy ciężko jest odróżnić strefę psychiczną od strefy fizycznej, ponieważ one na siebie bardzo mocno wpływają. Natomiast tutaj przedstawiłem Wam podejście stricte naukowe, to znaczy to, co nam się udało zbadać, to co wiemy, że występuje, i byłbym ostrożny przy jakichkolwiek innych interpretacjach słowa psychosomatyka, ponieważ w moim odczuciu są one nadużywane. Jeżeli chodzi o podsumowanie samego tego tekstu, który dzisiaj Wam przeczytałem, to co Wam opowiedziałem, to widać wyraźnie, że ból jest niespecyficzny, to znaczy nie do końca wiemy, jaka jest jego przyczyna, że nasza psychika jak najbardziej na niego wpływa i tutaj negatywne emocje, można to uprościć, wpływają negatywnie, pozytywne emocje wpływają pozytywnie i dotyczy on sfery mięśniowej, nerwowej, no i też mózgowej i psychicznej, także no i w zasadzie też społecznej. Także problem jest dosyć szeroki i terapia też powinna być nakierowana na wszystkie z tych obszarów. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. A no i oczywiście dziękuję za każdą subskrypcję, udostępnienie, komentarz. Jak macie jakieś pytania, to śmiało wejdę w polemikę w komentarzach. Pozdro.